Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: pieniądze z Unii popłyną na Zakaczawie oraz kurs samoobrony dla osób niepełnosprawnych. Remont 5 kamienic na Zakaczawie będzie dofinansowany z Unii Europejskiej. Miasto otrzyma ponad 2,5 miliona złotych na ten cel. Umowę w tej sprawie podpisał w piątek marszałek województwa Cezary Przybylski oraz zastępca prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz. W ramach prac 5 kamienic przy ulicy Kościelnej i Kamiennej na Zakaczawiu zyska nowe dachy, stolarkę okienną, ocieplenia i instalacje. Dzięki temu odmienią się warunki życia mieszkańców tej części miasta. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, a powinna zakończyć się do końca lipca. W sumie na ten cel przeznaczono 4 miliony 100 tysięcy złotych. Z tego dofinansowania ponad 2 miliony 600. Są tam również środki z budżetu państwa, 350 tysięcy, 10% pochodzą z budżetu państwa, czyli też budżet państwa, rząd przywiązuje wagę do obszarów zdegradowanych. Miasto złożyło w sumie 7 wniosków dotyczących tej zaniedbanej legnickiej dzielnicy do regionalnego programu operacyjnego. Oprócz pieniędzy na kamienicę, Legnica zyska środki na jeszcze jedno zadanie. Dostaliśmy dofinansowanie do Centrum Integracji Społecznej. W tej chwili przygotowujemy dokumenty i mam nadzieję niebawem podpiszemy kolejną umowę. Marszałek Przybylski pojawił się w Legnicy również po to, aby prowadzić konsultacje w sprawie strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. Będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza. Od poniedziałku 12 marca ruszy bowiem kolejny etap prac remontowych. Czujni w tym rejonie muszą być przede wszystkim mieszkańcy Mickiewicza. Prace remontowe przy ulicy Mickiewicza wchodzą w nowy etap. W tej chwili zrobiliśmy odcinek od Oświęcimskiej do Chłapowskiego, a będziemy robili odcinek w kierunku do Powstańców Śląskich. Ten odcinek będzie podzielony na dwa kawałki i na razie zaczynamy od skrzyżowania Chłapowskiego do mniej więcej numeru 4 na ulicy Mickiewicza. Od poniedziałku 12 marca szykują się kolejne zmiany dla kierowców, zwłaszcza mieszkańców tamtejszego rejonu. W związku z tym zmiana organizacji ruchu. Niestety mieszkańcy ulicy Mickiewicza, gdzie w tej chwili parkują na ulicy, będą musieli znaleźć inne miejsca, będą zatem utrudnienia, ale ja myślę, że nie będzie tragicznie, bo dojechać będzie można, dlatego że my zakładamy tutaj zdjęcie asfaltu z kostki, naprawę istniejącej kostki, która jest pod spodem i przykrycie z powrotem asfaltem. O kolejnych zmianach będziemy Legniczan informować na bieżąco. Klub Sztuk Walki Szodan zorganizował kurs samoobrony dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Wzięło w nich udział kilkanaście osób. Na kurs wybrały się osoby nawet z Wrocławia, gdyż brak podobnych zajęć w naszym regionie. Każdy z obecnych przybył z nieco innymi doświadczeniami. Pani Ania ma jednak nadzieję, że nauczymy się technik samoobrony. I będzie dzięki temu będziemy czuły się bardziej komfortowo, przemieszczając się w przestrzeni publicznej, będziemy czuły się bezpiecznie i będziemy się uśmiechać. Na kurs namówiła ją koleżanka. Jako dwa razy już napadnięta osoba na wózku, no, przede wszystkim obronić się, ale też chyba trochę możliwości poruszania się, ale tej takiej właśnie pewności, że w sytuacji stresowej będę w stanie sobie poradzić. Osoby, które pojawiły się na kursie, różnił rodzaj niepełnosprawności. Mimo to nie zostali rozdzieleni. Te osoby będą mogły się nauczyć obrony przed chwytami, uderzeń, podstawowych kopnięć, jeśli będą w stanie, asertywności w samoobronie, mowy ciała. Nasi podopieczni będą nam pomagali w tych zajęciach, a wśród naszych podopiecznych też są osoby niepełnosprawne, więc tym bardziej ta pomoc będzie
bardziej taka miarodajna, można powiedzieć. To także rodzaj integracji i ćwiczeń ogólnorozwojowych dla osób niepełnosprawnych. Taki kurs to duża szansa rozwoju, takiej ogólnej nauki tego, co robić w takich nerwowych sytuacjach różnych podczas dnia codziennego, bo nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać na drodze albo w ogóle w codziennym funkcjonowaniu. Także myślę, że to powinno dać dużo teoretycznych i praktycznych informacji. Zajęcia odbywają się co środę. Organizatorzy dodają, że w przyszłości takie kursy mogłyby się odbywać cyklicznie. W czwartek w Café Modieska odbył się zorganizowany przez Jarosława Rabczenkę babski wieczór. Na scenie zaprezentowały się uzdolnione legnickie artystki. Wcześniej radny rozdał około 800 tulipanów wraz z życzeniami i zaproszeniem na koncert z okazji Dnia Kobiet. Około 800 tulipanów wraz z życzeniami i zaproszeniem na koncert z okazji Dnia Kobiet rozdał legniczankom Jarosław Rabczenko. Radnego można było spotkać w różnych częściach Legnicy. Postaramy się odwiedzić jak najwięcej miejsc w Legnicy. Na pewno będziemy na osiedlu Kopernika, na osiedlu Piekary w centrum miasta. Zamówiliśmy 1000 kwiatów, więc jest szansa, że wiele legniczanek dzisiaj od nas te kwiaty otrzyma. I dużo kwiatków pani już dostała? No na razie byłam w pracy, dostaję tylko słodycze. Ale kwiatek w ręku jest. Tak, no w tej chwili dostałam od pana Jarka. I zaproszenie oczywiście na babski wieczór. Zwieńczeniem dnia był zorganizowany przez radnego babski wieczór. Scenę zdominowały legnickie artystki Nicola Warda, Weronika Kwaśno oraz Hania Gwóźdź i Melike Ciritci. Wszystkie panie zostały przywitane kwiatami, a przy stoliku czekał na nie słodki poczęstunek. Nie zabrakło także muzycznych konkursów z nagrodami. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy tak w sumie trochę wspólnie, że za tą aktywność, za te działanie, które służy nam, wszystkim legniczanom, chcielibyśmy podziękować trzem paniom. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienie Aktywna Legniczanka. Statuetki za wybitny wkład w życie kulturalne i społeczne miasta otrzymały Aleksandra Krzeszewska, Joanna Rostkowska oraz Antonina Trawnik. Kabaret Łowcy.b wystąpi w Kunicach z okazji Dnia Kobiet. Na sobotni występ zostały jeszcze dodatkowe wejściówki. Artyści sami zapraszają na swój występ, który rozpocznie się o godzinie 18. Wójt Zdzisław Tersa wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zapraszają na tradycyjne obchody Dnia Kobiet. Tym razem panie będą bawić panowie z kabaretu Łowcy.b. Co będziesz robił 10 marca? Będę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach. Dlaczego? Będę tam występował. Z kim? Z kabaretem. Jakim? Łowcy.b. A ty? Ja będę robił to samo, dokładnie. Będziemy się świetnie bawić, będziemy prezentować nasze najnowsze skecze i będzie naprawdę kupa zabawy i śmiechu. A dla kogo to będziesz robił? Dla ludzi. A dokładnie? No dla ludzi, z Kunic. Ja wiem, jaki. Dla kobiet, to jest okazja Dnia Kobiet. No ale ale kobieta to człowiek, prawda? A kto zaprasza? Ludzie! My! I wójt. I czyli wy wszyscy będziecie tam? Ja będę. Ty? Hmm? A ty? No. A nie może jeden z was tego zrobić? Weź, nie wygłupiaj się. No nie, bądź niepoważny. Jesteśmy zespołem, daj spokój. To jest gra drużynowa, no przecież... No, tak w piłce nożnej, no to jakbyś nagle... Weź to wyłącz. Jakbyś nagle wziął i wysłał Lewandowskiego. Weź tam, idź na mecz i graj. I strzelaj, i broń, i wszystko. No gdzie? No. Kto mu poda? Hej, kto mu poda piłkę? Czołówka. Kto mu wystawi na głowę? To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a tuż po niej na kwadrans akademicki. Do widzenia.